Cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Father's Life, moi drodzy. Mamy nadal zadanie, wyduj krowę, ale wiecie co się stało? Muszę wam coś powiedzieć, że zacząłem grę od nowa, od początku, bo niestety przegrałem kilka dni i nic się nie zmieniło, nie mogłem wydoić krowy, więc chyba gra mnie ukarała za te zbieranie grzybów i tak dalej. W międzyczasie zrobiłem wszystko to, co było do tego momentu, oprócz, a zresztą zaraz wam powiem. Ale moi drodzy, pierwsze co to, żeby było, to wam powiem jedną rzecz, bo twórcy gry napisali takie małe wyjaśnienie, wyjaśnienie na temat tej gry, nie? I co to jest za gra Farmer's Father, moi drodzy? Farmer's Father nie jest sequelem, prequelem, ani chwytem na kasę. Jest to spin-off Farmer's Life, moi drodzy. A teraz pytanie, co to jest spin-off? Bo nie wszyscy mogą wiedzieć, nie? Wszyscy używają tych zwrotów, ale nie każdy może wiedzieć, co to jest. A moi drodzy, a co to jest? A to jest dokładnie, można by to powiedzieć, że jest to nowy produkt, który powstał na bazie popularności bohaterów lub wątków produkcji z gry komputerowej. O, tak. Drugie pytanie, które było zadawane twórcom, moi drodzy, o dziecko. Czy dziecko Farmer's Fathers jest to Kazik? Nie, moi drodzy, to nie Kazik. I teraz mamy, proszę bardzo. To nie Kazik. A teraz jeszcze do małe wyjaśnienie. Jakie jest podobieństwo do Farmer's Life, moi drodzy? Ten sam silnik, niektóre asety używane w Farmer's Life, czyli jak nasza farma, i wiele bardzo podobnych mechanik, tak jak na przykład mamy tutaj wszystko, powiedzmy, to samo, nie? A jakie są różnice? Moi drodzy, różnica jest bardzo duża, a przede wszystkim jest to taka, że ta gra Farmer's Father została stworzona przez inny zespół, nowy i całkowicie inny. Jest bardziej reżyserowana, liniowa, nie ma takiego otwartego świata jak Farmer's Life. Jest oparta na konkretnej fabule i posiada nowe mechaniki. O. No ale dobra, koniec tego pitu, moi drodzy. Teraz tak, co wam powiem? Tu mam, trochę mi się pozmieniło, już grzybów nie mam, bo grzyby nie rosną w zimie. Nie wiem, co się stało, ale od nowego save'a grzyby nie rosną. Ale za to mam dwie bielugi, moi drodzy. Mam trochę mięsa, trochę skór. No parę rzeczy. Dlaczego to mam? No bo mam, no. No bo mam. Mam wiadra. Mam 5 aż wiader, moi drodzy. Bo jedno wiadro znalazłem u kur, jedno u świń. Jedno gdzieś tam po drodze. Zrespiło mi się tak. Jedno było tu, w rogu stało. Drugie na górze stało w rogu, trzecie gdzieś tam pod szafką. Ale moi drodzy, co najważniejsze, zobaczcie, mamy teraz tak, 2291 opału, a 6 wiader, bo jeszcze jedno wiadro mam w tym. I ogień się będzie palił przez 89 godzin. Dodatkowo, moi drodzy, znaczy, skąd mam tyle towarów? O, może o tak. Skąd mam tyle mleka? Skąd mam różnych tam miodów, zacierów, cukrów i innych pierdół? No właśnie stąd, że szukałem sobie krowy i świni i tak sobie chodziłem po tym lesie, chodziłem i znalazłem kilka, moi drodzy, kilka różnych takich tych skrzynek. O! Co tu się zmieniło, moi drodzy? Tu się zmieniło, że przede wszystkim wybudowałem sobie sracza, nie? Mamy sracza i teraz zobaczcie, mamy 60 kilo, ale jak wy... poszło z gruzem jak nic. Co by nie było. Jestem teraz, mamy w dolnym lewym rogu piórko i możemy teraz dźwigać 70 kg, moi drodzy. Tak jest, możemy dźwigać 70 kg przez pewien okres. Burek jest, krowa jest, świnia jest. Dodatkowo wybudowałem sobie, moi drodzy, budę dla psa, tylko ona jest nieaktywna jeszcze przynajmniej. Wybudowałem sobie stół i ławkę, tylko to też jest nieaktywne, nie wiem dlaczego. No i wybudowałem sobie spiżarkę, ale na razie w spiżarce to mam tylko materiały, że tak powiem, nie? No i oczywiście znalazłem dodatkowe drzewo, mam siekierę, mam dodatkowe magiczne, nieśmiertelne drzewo. O, proszę bardzo, o.
pyk, mamy kolejne nieśmiertelne drzewo. Więc no, ale tak jak już mówiłem, grzyby nie rosną, tak jak w poprzednich odcinkach zbierałem sobie grzyby, nie mogłem wyjść z tego lasu. Borówki, jagody, jagody i maliny, albo borówki i maliny, no nieważne, w każdym bądź razie już teraz tego nie ma. Zacząłem nowego save'a, bo mówię, tam mi zablokowało, nie mogłem dalej przejść. Nazbierałem sobie tego drewna, wszystko zrobiłem. Znaczy, wiecie co się stało? To było coś na zasadzie takiej, że po prostu czas stanął w miejscu. O, uciekało mi tylko jedzenie, uciekała mi woda, ale nie mogłem nic zrobić. Nie wiem, dobra, ale to nieważne, moi drodzy. Idziemy wydoić krowę, bo zostało nam tylko te jedno zadanie, wydoić krowę. Tam mi, patrz, co za wieśniak. Ten już uciekł, chodź tu, burku, ty. Chodź tu, dziadu jeden. Już spierdzielił, nie? No chodź tu. Jak głodne, przed chwilą było tyle żarcia. A tu też głodne? Jeszcze nie głodne. No właśnie, i teraz zobaczcie, i teraz w prawym dolnym rogu mamy, możemy kliknąć F i mamy więcej. I teraz możemy sobie wydoić krowę. Wydaje mi się, że ja tą krowę wydoiłem za wcześnie, jeszcze dopóki mi gra nie kazała. I dlatego się to tak stało. No, co by nie mówić, na razie to jeszcze pewnie będzie wiele błędów w tej grze. No ale cóż, nie ma co tam gdybać. Jest jak jest, nie trzeba psuć. Opa, krowa się odsuwa, mleko leci na ziemię, no nie. I pyk, mamy krowę wydojoną. Mamy krowę wydojoną, wychodź, zamknij. Teraz co? I teraz co mamy? Dziecko potrzebuje mleka. Teraz jak mam mleko, to dam jej żonie. No właśnie. Pójdźmy, dajmy jej to mleko. Niech ona se tam ma. Gdzie ta nasza kobita jest? Masz, podaruj mleko. Dobra, jedno mleko podarowane. I co dalej mamy? Co dalej? Sprawdź krzyki dochodzące z bunkra. O, są krzyki, ty, faktycznie. Są krzyki. Dobra, ja bym coś musiał tak zjeść. Jemy sobie rybę. Jedną butelkę bym sobie wziął. Albo ze dwie. Siekierę. Wiadrą. Ale oni się drą. Haliera, dobra, 20 amunicji. Ile to będę miał? Kilo 16. Dobra, szli i śpiewali, moi drodzy. Bunkier był gdzieś tutaj. Ja. O, kurde, łopaty nie wziąłem. Ale to chyba ta skrzynia jest pusta już. Chyba jest pusta, dobra. Przeładuj w razie czego. Zadanie wykonane, no i co? Ta sprawa już jest załatwiona, aha. Polski żołnierz, moi drodzy. Dzień dobry. Ale jaja, ty, o, czapka mu się przesuwa, ty złe petyny. Dobra, tu drzwi otwarte. Ale komedia, patrzcie, mu się czapka przesuwa, ty. Ale jaja, no. Dobra, no widać, że jeszcze ta gra potrzebuje trochę więcej dopracowania, ale dobra, niech będzie. Partyzant Andrzej, moi drodzy. Dobra, zobaczmy, co on nam powie. Bóg, honor, ojczyzna. I co? Brakuje nam amunicji, jedzenia, wody. Czyli brakuje nam prawie wszystkiego, oprócz odwagi. Chociaż, żeby nam nie kapało na głowy. Wieczorne straże strasznie mnie wymęczają. Aha. Dziękuję ci za Dziękuję ci za uratowanie Andrzeja. Wszyscy myśleli, że już po nim. No i dobra, i co?
robi wszystko, żeby boją się nie zobaczyć kolejnego. No, ale się zażywił po raz poległy. Dobra, to mamy to wszystko, ale możemy mu pomóc. Wygląda na to, że to partyzant, który ucierpiał podczas ataku. Ma szczęście, że nikt go nie postrzelił, ale nieźle się poharatał podczas ucieczki. Jeśli mu pomogę, to może on odwdzięczy się w przyszłości tym samym. No nic. Swoim trzeba pomagać. No to moi drodzy, pomagamy. Pomagamy. Pomóż partyzantowi. Co ja mam tu zrobić teraz? Co ja mam ci zrobić? Jak ja mam ci pomóc? Jak ja mam ci pomóc? Zdobądź broń dla partyzanta. Znaczy, że wytężę trochę wzrok i uda mi się znaleźć w tym śniegu jakieś ślady. Niedaleko nikt powinien leżeć broń. No. O, tu coś było. Gdzie ja te ślady widzę? To są ślady? Słabo. Słabo z tymi śladami, ale dobra. Niech i tak będzie. O, tam coś, jakieś dwie skrzynki leży. Kurde, tylko teraz ciekawe, czy... Nie, no dobra, leży na ziemi. Podnieś tą amunicję, no i co? Nie mogę podnieść jej. Mogę. Tu leży więcej tej amunicji. Ile ja miałem? 20. Teraz mam 23. No to za wiele to... To nie znalazłem. Dobra, mamy broń. Mamy broń dla partyzanta, moi drodzy. To co? A nie, myślałem, że mam za dużo ten. Przygotuj szynkę gotowaną. Pewnie jest głodny. Wątpię, żeby miał gdzieś... Dobra, ale to ja muszę ugotować, czy mogę wziąć swoją ugotowaną? To jest pytanie, co? To jest pytanie. Zaraz zobaczymy. Dobra, oczywiście patyczków nigdy za wiele. Żeby się nie potykać o nie. To trzeba je zbierać. Może bym was nakarmił. Ta to jeszcze nie głodna. Świnia to wiecznie głodna. Ale dobra, teraz ja mam pytanie. Pytanie jest takie, czy mogę zabrać szynkę gotowaną z poją, czy mogę? Muszę ugotować inszą. Mam w ogóle szynkę gotowaną? O, nie mamy. A, mam pokrojoną w plastry. No dobra, to ugotujemy, moi drodzy. To ugotujemy. Ugotujemy szynkę gotowaną, ugotujemy szynkę gotowaną i ugotujemy szynkę gotowaną. A przy okazji pokroimy chleb. A, i dorzucę sobie patolków. A co? Kurde, nie to. Nie to. Pokryjmy sobie chleb, moi drodzy. Póki możemy. Tam tego chleba trochę było. Zanim się ta szynka ugotuje. No i pamiętajcie, żeby zdejmować palniki, nie? Znaczy fajerki, chociaż tu nie widać tych fajerków. Dobra, jeszcze jeden chleb pokroję. Zdejmij. Mamy trzy szynki, moi drodzy. I teraz co? Dostarcz do partyzanta szynkę. Dobra, szynkę to dostarczę. Ale tu chleba odłożymy. Zostanie nam 8 bochenków. Dwie szynki też byśmy zostawili. Jedną tylko zabierzemy. I lecimy. Lecimy, moi drodzy. Lecimy do partyzanta. Zobaczymy, co on nam tu powie jeszcze. A, tu jeszcze mam amunicję. Dobra, to będzie awaryjna. To jeszcze stąd jedną sobie zabiorę. Żeby było 10. O! Dobra, patolki się przydadzą. No. Tak jak mówię, nie ma co tam sobie odpuszczać. Jak idziemy po drodze, to możemy zawsze coś tam podnieść, nie? Nie mówię, żeby specjalnie jakoś chodzić i zbierać, ale coś tam zawsze można podnieść dodatkowo.
Zawsze to parę sztuk. Gdzie wylazłeś, dziadu? Pokaż ty ten beret swój. No dobra, porozmawiajmy. Dajmy mu tą szynkę. Andrzej, z wykrzyknikiem, proszę. Broń. A teraz nagroda. Butelka, amunicja i 3 buchanki chleba. O! Widzieliście? Dobra, co my mamy? Więcej czy coś my tu mamy? Tu już więcej zadań nie mamy, ale możemy dalej pomóc Andrzejowi. Podążaj za partyzantem do obozu. Partyzant zaprowadzi mnie do obozu. Skąd ma pewność, że ich nie wydam? No dobra, idźmy. Ty, Andrzeju, ale idźmy, a nie biegajmy. Chłopie. Andrzej, wolniej. To jak luta zwierzyna mi tu lata. No dobrze. A jak zapierdziela. Andrzej. Wolniej, Andrzej. Powiedział Andrzeju, nie denerwuj się, ale... ale nie powiem, bo... O. A ten co tu tak? To on jakiś pijany, czy co? O, mamy obóz partyzantów, patrzcie. Tu jest Andrzej. No dobra, Andrzej. Dawaj nagrodę. O, jabłka. Okej. Andrzej, coś możesz jeszcze mi powiedzieć? Nie. No ale dobra, mamy to, moi drodzy. Dotarliśmy do obozu partyzantów. Teraz oprócz tego mamy... Mamy Marka, ale zanim ja z nimi pogadam, to ja bym sobie tutaj podwiedzał. Zobaczmy na mapie, gdzie ja jestem. Na mapie jestem tu. O, tu jest niedaleko farma Anny, a tu jest obóz wojskowy. Trochę daleko do obozu. Czy daleko, może niedaleko, ale... Nie wiem, czy ja tam chcę iść. Andrzej zabrał mi karabin. No trudno. A... O, tu mamy jakoś... O, jaki gnacik ty. Inszy. A, to mogę wziąć to? Chciałbym, a nie mogę. Brzuchu mi burczy, że hej, dobra, tam ci burczy tam. Nie mogę wziąć amunicji. Nie mogę wziąć amunicji, nie mogę wziąć niczego. No dobra. Zwiedzajmy ten obóz, zobaczmy co tu się dzieje. O, tu mamy jakąś skrzyneczkę, do której nie mamy dostępu, dobra. Tu mamy jakiś szałas. Tu mamy, nie wiem co tu mamy. I kogo my tu mamy, moi drodzy? My mamy tak. Mamy Marka. Siema Marek. Mamy Janka. Siema Janek. Mamy, kogo mamy? Partyzan Zdzisław. Zobaczymy, czy on coś nowego powie. Dobra. To nara. Ale do kogo idziemy? Do Janka czy do Marka? Chodźmy do Janka. Johnny, co ty mi powiesz? To samo. Czyli tu się nic nie zmienia, ale za to mogę mu pomóc. Jeden z partyzantów zaginął podczas patrolu terenu. Powinien dawno wrócić, poproszono mnie sprawdzenie, czy nie ma go nadal w okolicy. No dobra. No i zagubionego żołnierza. Pokaż na mapie. Ja jestem tu, a on się zagubił tu. Kurde, co tu jest? Głodny jestem? Dobra, jemy ten buchenek chleba. Nie, napity nie jestem, ej. Dobra, jesteśmy napity. A teraz jeszcze do Marka. Czym mógłbym ci pomóc? Powiedziałeś, że w lesie gdzieś za stawem ukrywa się rodzina farmera. No, a w miarę możliwości mam im pomóc z odbudowaniem starej chatki. Nie wiem, dlaczego ta rodzina jest tak ważna dla partyzantów, ale widocznie mają swoje powody. Dobra. Zgódźmy się i do tego. Dotrzeć do rodziny. Gdzie konkretnie? Mam nadzieję, że nie napotkam. Dobra, no to teraz gdzie ta rodzina jest? Dobre pytanie. Tu jest obóz jeniecki, tu jest tartak, tu jest farma Anny, obóz wojskowy, tu jest obóz rodzinny, jest tu. O,
to ja bym poszedł do tego obozu rodziny. Obóz rodziny będzie gdzieś w tym kierunku, tak trochę tam. Dobra, amunicja jest. W razie czego parę patelków oczywiście sobie bierzemy. Nadeszła wykopomna chwila, ciemno jak nie powiem gdzie. Ale z jednej strony to dobrze. Dobrze idę w ogóle? Dobrze idę, trochę tu. No tak jakby ścieżkę dla mnie wytoczyli, nie? Ile mamy wagi? To jeszcze mogę... Jest! Jest jakaś hacjenda, moi drodzy. Jakieś ognisko się pali. Dzikuś lata. Dobra, tego dzikusia to ja nie będę tam ogarniał. Tu mamy pieniek, dobra. Parę patolków oczywiście sobie weźmiemy. Ognisko rozżarzone. Teraz trzeba byłoby co? Odbudować mi tą chałupę. Dzień dobry, kurde, lampy nie wziąłem. Macie lampę? Towarzysze. O! A jaki berbecz, nie? No! On zrobił do niego klient, a podzieli się jedzeniem, materiał, warto się przemęczyć. Dobra. To biorę. A z tobą mogę pogadać? W żdącu? Kurde, nie mam... nie mam lampki. Bez lampki ciężko będzie. Dobra, panienko. Zofia. No to tak bardzo siostra pomaga mu, jak tylko jest to możliwe. Dzięki tobie nie umarłem. Dzięki ci będę się modliła o całą twoją rodzinę, by wyszła cała i zdrowa z tej wojny. Muszę pomóc, no, żeby nie musiał brać wszystkiego na swoje barki. No dobra, mój biedny Charles. Co noc modlę się, muszę pomóc. Dobra, czyli tu wszystko. Wszystko. Teraz panie Noah, co byś chciał? Ty, brzdący, nie możesz. To dotarliśmy. Musimy wyremontuj chatę. Znajdź zaginionego żołnierza. No dobra, tak zrobimy, ale to już nie dzisiaj, bo tak. Po pierwsze nie mam materiałów. Chyba, żebym opitolił jakieś drzewo im tutaj i zrobił parę desek. Ale nie mam piły. Muszę wrócić do domu po piłę. Tak zrobimy. Ale przy okazji tu coś leży. Jakaś sarnina. O. Tyle było z sarniny. Sarninkę sobie weźmiemy. Moi drodzy, musimy wrócić jeszcze do obozu. Musimy wrócić do obozu. W takim oto wypadku. Odebrać nagrodę. Mamy kilo 47 na 60. Dobrze idę? Niedobrze idę. Boże, zimno, tak, zimno, tak. Nie stój, nie narzekaj. O, staremki jeszcze poleciały do obozu. Marek, a gdzie jest Janek? O, tu jest Janek. Janek! No to tarłem, co? Nie, to był Marek. Marek, dawaj nagrodę. Kapusta, grzyby. Elegancko. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale teraz czy mogę tu zebrać to? Nie mogę. Nie mogę, a jest ciemno jak nie powiem gdzie. Moi drodzy, musimy wrócić do... Bo ja zaraz będę w ogóle, to ja zaraz będę zmęczony. Teraz tak, farma Tadeusza za farm... Nie. Tu jest obóz rodziny. Gdzieś muszę znaleźć tych dziadków, no ale dobra. Zrobimy tak, pobiegniemy, moi drodzy, szybko sobie tutaj do chałupinki. O kurde, leżał, mogą drugiego
uciapać. Może się położył? Jeszcze. Jak blisko będziemy mogli do niego podejść? O, tak blisko. Dobra, dawaj jelonka. Mamy dwa jelonki, to już mamy, moi drodzy, trochę mięsiwa. Już jest dobrze. Dobra, patelku więcej nie zbieram, bo nie ma po co. Na pewno trzeba byłoby się iść, a albo jednego może wezmę. Jest mój obóz tam. Może burka bym ze sobą wziął? Kurde, leleń pod moim nosem był. Może jeszcze jego udziabniemy, jakby się chciał zatrzymać. No, chciałby się. Chciałby się zatrzymać. Nie! Nie, tylko nie to. Epa, i nie trafiłem. O ty dziadu, ty. Nie to nie. Dobra, moi drodzy, co my zrobimy? Zrobimy, wyrzucimy te jelonki sobie. O, niech sobie tam będą. Idziemy do haciendy. Prześpimy się. Prześpimy się i dopiero pójdziemy dalej robić, nie? Wyrzucimy te nasze graty. O, żeby zaraz sobie zjem. Mamy za to antybiotyki, mamy jabłuszko piękne. Co będziemy jedli? Mamy słoiki? Nie mamy słoików, kurczaki. Jajko mamy? Nie, mamy za to kromkę chleba i to dużo. Właściwie to mi się nie chce jeść, tylko mi się chce pić. Mamy trzy butelki, to zostawiamy. Amunicję, dobra, to. No nie, jeszcze mdleje. Co za dziad. Dobra, panie kolego, tu rzućmy to. Mamy godzinę 23, więc moi drodzy, czas najwyższy na drzemkę 7 godzin. Optymalny czas dla każdego człowieka. I teraz mamy możliwość albo zabrać parę desek. To chyba uczynimy. Na pewno weźmiemy piłę. Na pewno weźmiemy lampkę, właśnie. I już mam 23 kilo. Wow. No dobra. Trudno. Mamy desek? Mamy desek. Jakbym chciał wziąć 20, to bym miał 43. No dobra, no to co? To lecimy. Może tu lampkę to może schowajmy. Lecimy odbudować chałupę dla Noa. Trochę takie imiona tutaj, ni w 5, ni w 10. Ale no dobra, niech będzie. Tak wymyślili sobie. Albo Charles. O, znowu jest zwierzyna. Dobra, nie będziemy polować na zwierzynę, bo to nie ma po co. Tu mamy jeziorko. Kurde, psa miałem wziąć. Co? Nie wziąłem. Nie wziąłem psa. Dobra, za jeziorkiem. Gdzie oni są za jeziorkiem? Tam są za jeziorkiem. Czyli dobrze idę. Może coś w jeziorku jeszcze jest? Jest, no. Wydawało mi się, że tutaj coś jest. To tylko z widy jakieś były. Red? Nie ma nic? Może się to coś odbijało. Korony drzew albo coś? No nie, dobra, wychodzimy stąd.
Lecimy do tej hacjendy naprawić tą chałupę. Gdzie ona jest? Gdzieś tu. Tam. O. No i teraz jak możecie zauważyć, że tutaj nie ma prawie żadnego. O, tak jest pod trójką, dobra. Odkryłeś obóz rodziny. No jak odkryłem obóz rodziny? No odkryłem, no i co? O, szukujecie mnie. Teraz muszę chałupę naprawić. Wyremontować, tak? Tylko jak to wam mam wyremontować? O, tak, muszę stukać tu, żeby im płotek zrobić, tak? No i co? I to? Już? Tyle? Buduj skrzynię. Dobra, skrzynię. Gdzie ci mam to strzykać? Bo muszę znaleźć najpierw miejsce na skrzynię. Żebym jej nie postawił w ogóle gdzie. O, właśnie. Kurde, dwa złomy potrzebuję, no to nic. Zaraz nadrobimy. Nadrobimy, coś tu rozbierzemy. Mogłem wziąć łopatę, to może bym coś znalazł jeszcze. Mam jakieś deski, nie mam już desek w ogóle. Trochę daleko. Tam to nie chciałbym iść. Mogę iść albo do cerkwi, albo do farmy Anny. Albo mogę rozebrać zasieki jakieś. To też nie byłoby głupim pomysłem. Może pójdziemy i rozbierzemy jakieś jedne zasieki, co? Ale tu zwierzyny, kurde. Amunicja i można jechać. O, tam coś jest. A, to jest ten obóz, tak? Dobra. Panowie, muszę wam rozebrać zasieki, żebyście nie myśleli, że ja tam zły czy coś. Ale no, no niestety muszę. 43. Dobra, może starczy na razie. Tu nie. Janek też nie, jeszcze nie skończyłem budować chałupy, czyli nie będzie ze mną chciał gadać. No dobra, trudno, życie. Kurde, patrzcie ile tej zwierzyny, tu można ją tak łupać, że ja pierdzielę, nie? O, tu jakieś zielone drzewko. Właściwie ja to nie wiem, dlaczego ja chodzę z młotkiem, a nie z karabinem. Dobra, ale gdzieś... O. No ej, dostał centralnie, powinien dostać centralnie w łeb. Co jest grane? Oszukisty. No dobra, trudno. A, nie mogę teraz wejść przez ten... dzień dobry, już buduję skrzyneczkę. Kurde, desek by się przydało. Jasny gwint, jak nie urok ta sraczka. Czy wam potrzebne drzewo? Kiera. O, takie. Dobra, wyciupiemy te parę desek, zrobimy im to, co to mamy do zrobienia, żeby nie było. Żeby nie krzyczeli, nie płakali. I jeb na chałupę. Świeżo odbudowany ganek. No trudno. A, dopóki gałęzie nie opitole, to nie mogę tutaj pokroić ich. No dobra. O, patrzcie ile patolków zostało. Yeah. Tylko brać. A, jeszcze muszę tak pociupać tu. Na kawałki. Dopiero mogę... Dopiero będę mógł atakować, nie? Dobra, piłę. Piłę meciu. I jedziemy. Dobra, później się napijesz. Właśnie oni studni nie mają? Jakim cudem to się stało, że oni studni nie mają? Dobra, moje potyki to zabieram. Bata.
matka jest głodna. A ona miała podobno brać sobie mleko i gotować. Ja też nie widzę, żeby ona gotowała te mleko, bo jej ubywa połowę życia, nie? Zadawaj te patolki. Jeszcze podnijmy tą deskówkę. Dobra. Już mamy wagowo odpowiednio, no właśnie. Tak myślę, że mamy wagowo odpowiednio. Motek był pod trójką. Dobra. No pa. Nie mogę wejść przez ten schodek, naprawdę. Ale jaja. Mamy skrzynkę. I co dalej? W domu ci dostać 15 sztuk opału. Ale gdzie? Tu? Gdzie do skrzyni? 15 sztuk opału? Masz, 26. Kurde, ale to chyba nie taki opał, co? Oła. Mam coś dla ciebie. Dla niego mam dać te 15 sztuk, tak? Dobra, opału. Dawaj. Patyki też mogą być chyba, nie? O, chyba nie. No to powiem wam, że trochę Lipton. Ale dobra, trudno. Nie, to nie. To pitolimy mu drzewo zaraz z boku kolejne. Damy mu te 15 sztuk opału, niech ma. Dziad jeden. Tylko nie mógł od razu powiedzieć, czego będzie potrzebował, tylko tak po kawałku. Ognisko zaraz. Znaczy drzewo nam się spali, nie? Dobra, 15 sztuk opału potrzebuje, okej. Dobra. Powinno nam styknąć. I mamy 4. 8. 12. 16. 20. Można? Co tobie się pić chce, tak? Dobra, to się napij, chłopie. Jedną butelkę, drugą butelkę. Grzyba se zjedz na surowo. Dobra, starczy. Ile mam wagi? 79. I oczywiście patolki, moje ulubione patolki. Nie wiem, czy, nie wiem, mam jakieś krzywienie, że muszę patolki zbierać. Tam ile patolków się wysypało i o. Tam jeszcze coś. Ty, no zrób tak, kurde, schodek jakiś, bo nie mogę wejść. Panie kierowniku. Zadanie wykonane, moi drodzy. Idź odpocznij i wróć do rodziny. Choćbym chciał, to więcej dzisiaj nie zrobię. Zobacz, jak tam się moment. Dobra, dobra, dobra. Co? Czekaj. Ja mam wrócić do swojej rodziny. No dobra. Jak tam wagowo? Mam, kurde, leleń. Nie. Olać tego lelenia. Ja będę musiał coś im tu jeszcze zrobić. Teraz dobre pytanie. Nie, deski to może nie. Dobra, zabiorę. Chociaż nie wiem, kurde, co tu zrobić, moi drodzy. No nic, dobra, wrócimy jutro, trudno. To ja już idę do rodziny, żeby was nie męczyć. Moi drodzy, lecę do rodziny. A z wami się widzę w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie. Hej, hej.